No to szybko tutaj ten przychodzisz. Witam przede wszystkim modelarzy, którzy dzisiaj przybili do nas na nasze mistrzostwa, sędziów i osoby wszystkie zaproszone, w szczególności przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie, pana Józefa Łzara. Gorąco witam pana burmistrza Ornety, Ireneusza Popiela. Szanowni państwo, żeby nie przedłużać, poczet flagowy, wystąp. Całość, baczność. Do hymnu. Panie burmistrzu, proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, jest mi niezwykle miło, jestem bardzo szczęśliwym dzisiaj człowiekiem, że to właśnie w Ornecie i Ornecie przypadł w udziale tak zaszczytny dzień. Ten dzień to Mistrzostwa Polski redukcyjnych modeli pływających klas NS. Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny tym ludziom, którzy zdecydowali o tym, że to właśnie nasze miasto zostało wyróżnione. Serdecznie państwu dziękuję. I tak zaszczytne mistrzostwa możemy organizować. Witam serdecznie wszystkich uczestników. Widzę tutaj z odległych stron naszego kraju. Naprawdę jestem wdzięczny, że aż z Opola, od dzisiaj Opole będzie nam się bardzo dobrze kojarzyło, choć bardzo gorąco witam sędziów i działaczy, którzy zdecydowali, tak jak powiedziałem na samym początku, o tym, że to właśnie w Ornecie będą odbywały się Mistrzostwa Polski. Przede wszystkim, że będziecie się dobrze bawić. Życzę wszystkim dobrej rywalizacji, uczciwej rywalizacji, ale przede wszystkim tego, żebyście się czuli w naszym mieście, jak u siebie w domu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panie burmistrzu. Ja poproszę do siebie sędziego głównego, pana Jana, który przedstawi komisję sędziowską i powie parę słów. Jesteśmy tu obecni, to znaczy władzom miasta i wszystkim działaczom, kierownikom, dyrektorom, kto tylko tu się przyczynił, przyłożył rękę do tego, że tu możemy być, to im serdecznie dziękuję. Aktorami dzisiejszych uroczystości są modelarze, którzy startują, natomiast my, sędziowie, będziemy się starali wyłonić tych najlepszych, którzy będą grali najlepsze role i najlepsze wyniki zostaną docenione. Skład komisji sędziowskiej, która ocenia tutaj wasze zmagania, jest przede wszystkim znany, bo się spotykamy nie pierwszy raz często, ale przypomnę jeszcze raz, że sędzią głównym jestem ja, Jan Leoniec, rodowity Warmiak, tutaj mieszkam w Lidzbarku. Sekretarzem jest Andrzej Bryska, sędzia klasy krajowej. Komisja oceny. Przewodniczącym jest Maciej Poznański, klasa międzynarodowa. Jarosław Leoniec, klasa międzynarodowa. Heronim Brachaj, klasa pierwsza. Stanowisko pierwsze na wodzie, które ocenia Barbara Pieczka, klasa międzynarodowa. Marek Kołaczyk, klasa pierwsza. Jarosław Leoniec jako zawodny sędzia, który schodzi z oceny do pomocy na pomoc. Stanowisko drugie. Regina Leoniec, klasa pierwsza. Krzysztof Stolecki, klasa druga. I Maciej Poznański, tak samo z komisji oceny, schodzący na pomoc do pomocy komisji. W klasie żaglowej NSS przewodniczącym jest Michał Daranowski, klasa międzynarodowa. Współpracuje Barbara Brylka, klasa trzecia i Heronim Brachaj. Zapraszamy wszystkich państwa tutaj pod namiot, bo będziecie mogli. Dali i pierwszych miejsc. Dziękuję. Myślę, że dostanie się mi złego, jeżeli będę wyrazicielem wszystkich modelarzy. Jako szefowa sekcji jestem komandorem, nazywam się Barbara Pieczka. Chciałam w pierwszej kolejności podziękować oczywiście władzom miasta, ale muszę powiedzieć, że na szczególne podziękowanie zasługuje nasz kolega Jarek Leoniec, który po kanetach zaprosiła modelarzy na Mistrzostwa Polski. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie.
korzystając z okazji, że jestem przy głosie, to chciałam poinformować wszystkich modelarzy, że decyzją przewodniczącego Centralnej Komisji Modelarstwa kolega Piotr Hadamek uzyskał uprawnienia sędziowskie trzeciego stopnia. Proszę o odbiór książeczki. Dziękuję bardzo. Uprawnienia pierwszego stopnia nadane zostały koledze Piotrowi Głębowskiemu. Ze swojej strony jeszcze raz życzę wszystkim stopy wody pod kilem i udanych startów. Dziękuję bardzo. Szybko kontynuujmy. Wszystkich zawodników przyrzekam, że będziemy rywalizować przestrzegając obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami fair play, szanując się wzajemnie i w prawdziwym duchu sportowym. W imieniu wszystkich sędziów przyrzekam, że będziemy przeprowadzać te zawody z całkowitą bezstronnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w prawdziwym duchu sportowym. Serdecznie dziękuję i w tym miejscu nie pozostaje nic innego, jak tylko otworzyć 62. Mistrzostwa Polski pływających modeli redukcyjnych klas NS. I te mistrzostwa uważam za otwarte. Stopy wody pod kilem. Szanowni sędziowie, drodzy zawodnicy, szanowni państwo, dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie na otwarcie. No i cóż mi życzyć? Owocnych startów i zapraszam do zawodów. Dziękuję serdecznie. To nie widać jego, bo on jest w wodzie, nie? No, no. Jest zanurzony. A kto? Te małe RG650 pływają w ciągu pół godziny. Ilość okrążeń. I ten, który najwięcej okrążeń ma, to dany bieg wygrywa. Z tym, że jak mają równą ilość, to muszą jeszcze dogrywkę zrobić, żeby wyłonić, które miejsce zajmie. Z kolei NSS A, B startują w ciągu godziny, 50 minut i w tym czasie wyznacza się po pierwszym opłynięciu toru, wyznacza się czas według trzeciego albo czwartego, w zależności ilu zawodników jest. I tyle okrążeń muszą zrobić w 50 minutach, plus dolicza się ewentualnie jeszcze. Najlepszy czas. Jeszcze się dodaje im czas 10 minut w wypadku, gdy są na trasie, mają szansę na to, żeby ukończyć. Dziękuję. Może pan się przedstawię. Nazywam się Draheim, sędziuję klasę żaglową. Talamarek 8, 17. Pawełek Mikołaj, 18. Jeden. Start. Głośno mówić. Ten model z niebieskimi żaglami może wpłynąć na linię startu, kiedy wszyscy przepłyną. 19. Trójka poszła. Trójka. Czwórka. 15. Ale do czego jest dziura? Informacja dla kibiców,
Widzicie Państwo bieg, pierwszy bieg klasy monotypowej, czyli wszystkie łódki muszą spełniać te same parametry, czyli długość, powierzchnię żagli i głębokość zanurzenia, jak również wyposażenia elektronicznego. To jest klasa 650 standard, długość łódek jest 65 cm. Panie sędzio, czy przechodzimy E lewą burtą? Ja o tym mówiłem wyraźnie. Tak. Wcześniej. No, mamy pierwszy bieg o tytuł mistrza Polski, żebyście Państwo wiedzieli. To nasza narodowa klasa. 21 modeli startuje, juniorzy i seniorzy. Klasyfikacja jest oddzielna, wyścig jest wspólny. Szalupa, która coś tam będzie ratowała. Proszę uważać. To ma napęd dosyć taki nietypowy, żaden model tu nie ma takiego napędu, ma napęd strugowodny. Wodno-odrzutowy inaczej można. I tutaj są te dysze kolorowe. Wszędzie są śruby, a to jest jedyny model z tego typu napędu. Może pan się przedstawić jeszcze? Ja się nazywam Dubicki Czesław. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest jacht rodzinny o nazwie Miś. To znaczy, to nie jest taki typowo regatowe do ścigania, tylko to jest taki na wypad weekendowy. Witam Was wszystkich na uroczystości zakończenia naszych mistrzostw Polski. Witam bardzo naszych gości, pana burmistrza, pana wiceburmistrza. Witam Was wszystkich i nie będziemy przedłużali. Przekażę głos sędziemu głównemu, który zapozna nas wszystkich z wynikami naszych mistrzostw. Ja następnie chciałem podziękować wszystkim zawodnikom komisji sędziowskiej, która pracowała w pocie czoła i deszczu. I za tą pracę mi się należy duże uznanie. Witam przybyłych gości, których dzisiaj jeszcze nie widziałem i przeczytam to, co żeśmy wywalczyli na tych mistrzostwach. I tak, w klasie F2A junior pierwsze miejsce Bogdan Adam z Zalewskiego. Drugie miejsce Kowalik Tomasz. Trzecie miejsce Nowakowski Mateusz, spec model braniowy. Czwarty Wierzbicki Damian, spec model braniowy. Piąty Nowakowski Adrian, spec model braniowy. Pierwsze miejsce budki.
Sienkiewicz Piotr, specmodel Braniewo. Wójtek Krystian, Brylka, TKS Dobroci. Szczęsna Kulkowski, Artur Sterowole. Czwarty Sienka, Karol. TKS Dobroci, piąty Płatka, Zariusz Sterowole i szósty Fidali Radosław. Kolegi. Jest wolne jeszcze.
klasa F7. Pierwsze miejsce Dawid Kadamek, drugie Wiśniowski Artur, trzecie Kadamek Piotr. Wszyscy w klub modelarski Zawadzki. Krzysztof, drugi Tomasz, Lotki Gora.
Bartkiewicz, Paweł, Flot, Mikołaj, 9. Komisarz, Model Kraniewo, 10. Natorkowski, Artur Stero, Pole, 11. Bartkiewicz, Krzysztof, Flot, Mikołaj, Wilawi, Krogosław, 13. Koleniu, 14. Dorosiński, Grzegorz, Koleniu, 15. Szturowa, Jarz, Spes, Model Kraniewo, 16. Rosman, Artur Szopole, 17. Dawkiewicz, Krzysztof Piłgoraj i 18. Gnieszka Barbara, Stelno Polo. Plaza F4B Junior. Pierwszy Bogdan Adam, Klub Budelarski Kowalski. Klasa F4B Senior. Pierwszy jest Beniówka Krystian Zobus Dobrodziej. Drugi Zawarskie i trzeci Siejka Klara Dobrodziej. Thank you.
Szorlik Obajtkowicz za najlepszy model jednostki pod polską banderą zbudowany przez juniora. Wiktor Opiełniec za najmłodszemu zawodnikowi 62. Mistrzostw Polski wykonujący modele redukcyjne. Nagrodę specjalną za najlepszy model zbudowany z planu przez Pisma Modelarstwo Okrętowe otrzymuje. Jeśli chodzi o wyniki mistrzostw Polski, to z naszej strony wszystko. Dziękuję bardzo. W tym roku po raz kolejny został rozegrany Puchar Polski, dlatego że Mistrzostwa Polski są ostatnią eliminacją tego pucharu. W dniu dzisiejszym zostały włączone puchary i dyplomy. W klasie F2A Junior, miejsce pierwsze, Puchar Polski zdobył Adam Bogdan, klub modelarski z Radomia. Puchar Polski Marcin Orlandow z Biebrodzin. Życzę dalszych sukcesów, a w związku z tym, że jestem przy głosie, życzę samych sukcesów na Światowej Mężczyzny. Dziękuję bardzo. Ja w imieniu wszystkich zawodników chciałbym podziękować, no, że odbyła się taka impreza. Ktoś musiał wpaść na pomysł, pilnować, namawiać władze miasta, organizować takie fajne miejsce. Także dziękuję serdecznie i Jarku, przede wszystkim Tobie, za te przyjazdy wielokrotne tutaj władzom. A przepraszam, no i przede wszystkim także chciałbym podziękować sędziom, którzy mimo skwaru i deszczu bardzo nam tam sędziowali, pomagając często. Przypominając o różnych rzeczach i a niektórzy też sędziowie odmawiali jakiegoś pomocy, twierdząc, że sobie dadzą radę. Dziękuję. Jeśli mogę, ja chciałbym podziękować panu burmistrzowi i panu wiceburmistrzowi za to, że udało nam się to tutaj zrobić. Dziękuję bardzo Robertowi przede wszystkim, który ogólnie wpadł na pomysł, żebyśmy tutaj zrobili Mistrzostwo Polski, chociaż nawet nie wiedział, kto jest. Dziękuję bardzo załodze Osiru, a szczególnie pani Gosi, która się napracowała na bardzo wszystkich. Oraz wszystkim, którzy mi osobiście bardzo pomogli. Dziękuję wam wszystkim za to, że odbyło się to wszystko bez problemów. Nie mieliśmy żadnych protestów. Dziękuję sędziom za ich pracę, za to, że zgodzili się do nas przyjechać. Chciałbym poprosić teraz pana burmistrza o zamknięcie naszej imprezy. Ja się wygnam. Wracajcie bezpiecznie do domów, a koledze Jarkowi nie sposób podziękować w inny sposób, jak tylko mówiąc słowa. Bardzo wielkie dzięki Jarku za to, że to Neta została wybrana na zorganizowanie Mistrzostw Polski modeli pływających. Mamy przygotowany prezent, masz duży samochód, na pewno sobie poradzisz. 62. Mistrzostwa Polski modeli pływających, redukcyjnych modeli pływających w klasie NS uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Ja? A ty nie ma miejsca do siebie. Płacz się. Płacz się. Thank you.
I następny. Wszyscy? Wszyscy mówią seks. Uwaga! Marmelada. Wszyscy patrzą, marmelada. Tu, wizji.